Piotr Werner, Panie Piotrze, tak jak mówiliśmy, zostały już tylko godziny do rozpoczęcia wielkiej sportowej imprezy. Czy wszystko już jest dopięte na ostatni guzik? Witam Państwa. Myślę, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Powiem tak, że jest to gala chyba 103 albo 104, którą w ostatnich 10 latach z moim wspólnikiem Andrzejem Wasilewskim organizujemy. Ale powiem tak, że tak w kosie, jak dostaliśmy tutaj od hali stulecia, w sensie proceduralnym, w sensie takim no, pilnowania każdego szczegółu i tak dalej, to jeszcze nigdy nie dostaliśmy, ale to mówię w sensie pozytywnym oczywiście, bo ponieważ wskazuje to na to, że pracują tutaj ludzie, zawodowcy, którzy jak mówią, że powinna być kropka, to ta kropka po prostu się musi pojawić. Także ja dziękuję jeszcze raz hali, że się zdecydowała nas przyjąć i reaktywować jak gdyby boks w tej pięknej hali odnowionej. Jednocześnie dziękuję im za współpracę i myślę, że tak jak pani dyrektor powiedziała, nie będzie to pierwsza gala tego typu, a może jedna z wielu następnych, które zrobimy. Oczywiście do dziennikarzy piszących i mówiących, że tak powiem w radiu, mam prośbę, żeby jeszcze zachęcić wrocławian do przyjścia na halę. Na plakatach jest powiedziane, że będzie to o godzinie 20, ale my od godziny 19 robimy tak zwane przedwalki, to się stosuje na ringach światowych i te takie dwie walki, przedwalki będą jeszcze od 19. Także właściwie kto ma ochotę i ma cierpliwość siedzieć 5 godzin na hali, to może już zajrzeć na halę od godziny 19, bo już wtedy coś tam się na ringu będzie działo. Wątpliwości, gdybyśmy mogli wytłumaczyć absencję na dzisiejszej konferencji Krzysztofa Diablo-Włodarczyka. Samym założeniem nie było tego, że Maciej Włodarczyk będzie obecny na tej konferencji. Chcieliśmy Państwu przedstawić, to znaczy wrocławskim mediom, przede wszystkim Francesco, żeby mogli Państwo z nim porozmawiać. Krzysiek jest w tej chwili na obozie w górach i cykl jego treningowy zamyka się dokładnie w środę. W środę po ostatnim treningu przyjedzie do Wrocławia, tak żeby w czwartek odbyć trening otwarty. No, specyfika treningu w górach, tak wiecie Państwo, na czym polega. Polega to na tym, że pewne mechanizmy w organizmie powodują, że powietrze górskie powoduje, że się ma dużo lepszą kondycję. Poza tym chciałbym powiedzieć, że Włodarczyk był w ostatnim miesiącu 3 razy w Wrocławiu. Raz był na konferencji prasowej, a 2 razy był na meczach Śląska-Wrocław, gdzie się też, że tak powiem, witał z kibicami. Także myślę, że te 3 razy to było wystarczająco, plus konferencja teraz ważenia jeszcze i walka to wystarczająco.